największym wyzwaniem zdobywanie kolejnych rynków, tak? Przenoszenie się na kolejne rynki, zdobywanie ich, no i pokazywanie światu, że jednak Polska pięknym owocem stoi. Polscy plantatorzy powinni ze sobą współpracować. To nie ulega wątpliwości. Szczególnie to przy tak dużym rozdrobnieniu gospodarstw. Tak? No mówimy, oczywiście w Polsce mamy duże gospodarstwa, ale również mamy też gospodarstwa po 2, 3, 5 hektarów borówki. No, muszą się one łączyć do tego, żeby osiągnąć jakiś wspólny sukces i prezentować daną ilość towaru w konkretnej jakości. Konsument musi być nauczony, żeby wymagał jakości i że tą jakość może osiągać w punktach sprzedaży. Tak? Chciałbym życzyć, żeby nie było za łatwo. To, żebyśmy się spotykali w dobrej atmosferze, żebyśmy się uczyli wszyscy razem, żebyśmy się zrzeszali, żeby była wspólna wymiana informacji. Nie tylko Polska, ale też zrzeszajmy do tego inne kraje i pokazujmy ludziom, że owoce, nie tylko jagodowe, ale każde owoce, to jest jednak przyszłość i to jest zdrowość dla całego świata i każdego człowieka. Konsumentom możemy tylko życzyć tego, żeby zawsze sięgali po równą jakość i mieli bardzo dużo tych owoców dostępnych dla siebie.